Prezydent Andrzej Duda wystosował specjalną depeszę do prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Napisał w niej: pragnę przekazać słowa uznania osobiście dla pana przewodniczącego za szybką i zdecydowaną reakcję, która, nie mam co do tego wątpliwości, uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w innych państwach. Jestem również pod wrażeniem sprawnego zorganizowania działań odpowiednich służb medycznych, które w tej nadzwyczajnej sytuacji natychmiast pospieszyły z pomocą wszystkim potrzebującym. Strona chińska nie zadziałała szybko. Chińczycy nie wiedzieli od samego początku, jak bardzo poważny jest ten wirus. Nie zostali ostrzeżeni przez swoje własne władze. Oczywiście ten fragment wypowiedzi został przytoczony przez chińskie media i służy teraz do takiej propagandy, no temu, że przywódcy, w tym przywódca Polski, wychwala władze chińskie za ich osiągnięcia na froncie walki z nowym koronawirusem. Andrzej Duda w 45-minutowej rozmowie z komunistycznym przywódcą Xi Jinpingiem wyraził uznanie dla działania chińskich władz i służb medycznych w zwalczaniu pandemii. Pandemii, którą same Chiny wywołały. Tak jak mówiłem, Chiny rozpoczęły na wielką skalę wojnę propagandową. Polska, i to jest ból dla mnie, jest używana w chińskiej komunistycznej narracji jako żyrant chińskich kłamstw przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko wolnemu światu. PiS, a przynajmniej prezydent Duda, nie widać, żeby się PiS od niego odcinał, czyli go dalej wspiera, jest dzisiaj matrioszką chińską. Czyli Polska dalej jest w bloku komunistycznym, mentalnie i politycznie. Jest w NATO tylko wojskowo. Chiny puściły narrację, to jest element tej wojny informacyjnej, że oni przychodzą do nas z pomocą. Wszyscy wiedzą, że to jest płatne. Za chwilę przyjdą i powiedzą: no tak, myśmy wam pomogli, to przecież była pomoc, no przecież was prezydent mówił, że myśmy tak dobrze działali, wy na gwałt potrzebowaliście i myśmy wam pomogli. I to wasz prezydent mówił, wasi politycy. No to skoro myśmy to zrobili, no to teraz wy musicie, no, puścić Huawei. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy złoczyńca wychodzi na zbawcę, rząd PiS-u w tym uczestniczy, a jeszcze dodatkowo chce doprowadzić do sytuacji ekstremalnie niebezpiecznej, na siłę przeprowadzić wybory. Oby do tego nie doszło. Prawo i Sprawiedliwość w sposób maniakalny dąży do przeprowadzenia wyborów za niespełna miesiąc, po to, żeby uratować dupę Dudy. Przypominam, że właśnie Francja zrobiła to. Zrobiła wybory i teraz okazuje się, że w komisjach wyborczych coraz więcej ludzi zgłasza się z komisji, którzy zostali zarażeni. Andrzej Duda, jeżeli są warunki, by chodzić do sklepu, to są warunki, by pójść do lokalu wyborczego. Prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię wyborczą w najlepsze. Jaki jest przekaz w polskich mediach i o ludzi wokół Dudy? No, że te maski, ten transport i ta pomoc to została załatwiona dzięki Andrzejowi Dudzie. No, czy to nie jest piękne hasło do kampanii wyborczej? To się wszystko naprawdę układa. Prezydent Polski zaczął promować chińską aplikację TikTok. To jest firma, która na przykład bierze udział w programie Pomoc Xinjiangu. Dla Xinjiangu ta pomoc to oznaczała budowę obozów koncentracyjnych. Obok Huawei, główną firmą, która brała w tym udział, to jest właśnie firma, która jest właścicielem tej aplikacji TikTok. Działanie TikToka to było takie, no, etapami. Tak zresztą działają te firmy. One najpierw inwigilują obywateli chińskich tam u siebie, potem tę inwigilację rozszerzają na Chińczyków mieszkających za granicą i następny etap to już jest my wszyscy. Ewidentnie jest to narzędzie inwigilacji i cenzury państwa chińskiego, które chce nam to jakoś fajnie zapakować, no i potrzebuje takich ludzi, którzy to jeszcze ładnie zareklamują. No i dokładnie to zrobił Andrzej Duda. Gdyby to było głupie, to no zdarza się, no głupi politycy się zdarzają. Ja uważam, to jest po prostu niebezpieczne. Już nie wiem, co gorsze, czy jego popieranie Xi Jinpinga, czy kompletne takie, no, upodlenie, ośmieszenie urzędu prezydenta RP. Zaraz po wizycie Mike'a Pence'a i podpisaniu tego do porozumienia o kwestiach bezpieczeństwa sieci 5G. Wtedy właśnie w Hongkongu, co prawda, ale w takiej gazecie, której wiemy, że idzie przekaz Pekinu, PiS ostrzeżono, że mogą przegrać wybory, że Chiny mają odpowiednie narzędzia gospodarcze, aby na ten wynik wyborów wpłynąć. No i że lepiej, aby rząd Morawieckiego jednak zmienił zdanie w sprawie Huawei. Być może dla nich dużo ważniejsze jest
Nie, że tam jakieś politycy PiSu będą wybrani, tylko dla nich dużo ważniejsze jest, że prezydentem Polski będzie Andrzej Duda. Oni wiedzą, że to jest ich człowiek.